Oświecenie. Istnieje sporo opisów tego mistycznego zagadnienia, pochodzących z wielu tradycji religijnych, szkół, metod nauczania czy filozoficznych poglądów. Według buddyzmu oświecenie jest wyzwoleniem od cierpienia oraz wolnością od iluzji ja. Wywodzące się z filozofii zen, pojęcie kensho i satori oznaczają wgląd lub widzenie. Taoizm opisuje tak zwaną harmonię stao, która wyraża się jako działanie bez wysiłku i jedność przeciwieństw. Vedanta określa je jako jedność duszy człowieka, Atmana z Bogiem, Brahmanem. Joga określa stan jedności przebudzeniem kundalini i uzyskaniem stanu samadhi. Sufi wyróżniają pojęcie fana jako rozpłynięcie się w Bogu, zjednoczenie z Allahem. Mistyka chrześcijańska określa je mianem zjednoczenia mistycznego z Bogiem. Filozofia hermetyzmu zakłada jedność i niepodzielność wszystkiego. Arystoteles uznał jedność Boga i umysłu, stanowiących istotę transcendentalną, określając koncepcję bytu jako substancji, byt w sobie oraz absolutu jako doskonałości jedności. Ze względu na to, że ludzie budują sobie w głowach obrazy dotyczące życia duchowego, niektórzy nauczyciele, jak np. Na Jiddu Krishnamurti, odrzucali koncepcję oświecenia, zachęcając innych do kwestionowania autorytetów. Niektórzy przewodnicy nie chcą, aby różne praktyki duchowe, symbole czy nauki stały się celem nadużycia i wykorzystywania do czysto egoistycznych potrzeb, dlatego nawet nie przypisują sobie roli nauczycieli czy guru. Ma w tym swój udział również marketing nakierowany na sprzedaż duchowych idei pod płaszczem wymyślnych koncepcji oraz zwodniczej pokusy niekończących się poszukiwań jakiegoś konkretnego stanu, który można uznać jako oświecony. Bardzo często pogoń za duchowymi osiągnięciami paradoksalnie oddala ludzi od świadomości i zamiast żyć normalnym życiem, gonią za czymś abstrakcyjnym, zamieniając oświecenie w fanatyzm. Można również zderzyć się z przekonaniem, że każdy z nas jest już oświecony, a jedyne co go od tego odgradza, to jest brak uważności i silna identyfikacja z myślami. Istnieje też podział w światopoglądzie, dzielący osoby na uznające oświecenie jako natychmiastowe, jednorazowe doświadczenie, tych, którzy uważają, że jest to stopniowe dochodzenie do rozpoznania jaźni oraz tych, którzy uważają je za mit. Wszystkie wielkie duchowe teorie stanowiące kolebkę religii, które zostały nakreślone przez mistyków, były poparte jakimś wzniosłym doświadczeniem. Pierwotnie niekoniecznie musiały wyrażać konkretne ideologiczne postawy, według których musimy żyć, lecz opisywały pewien stan zjednoczenia z czymś większym. To, że ludzie słuchający ich później ulegają pewnej dozie warunkowania, substytuując te doświadczenia wierzeniami, to inna kwestia. Uważam, że nie bez powodu w wielu źródłach wiedzy istnieje symbol nieskończoności, boskości, Boga czy człowieka w jedności. Warto jest przyjrzeć się różnym doświadczeniom duchowym, szczytowym, mistycznym w przekazach mistyków. Dla przykładu, Jezus stanowi symbol bohatera podróży, który odkrywając, że on i ojciec są jednym, umarł na krzyżu, by urzeczywistnić ideał Boga, który cały czas jest w nas. Śmierć Jezusa stanowi symbol śmierci indywidualnego ja, ego. Pozostawiając człowieka na zawsze z samym sobą, to znaczy duchem wieczności. Jeżeli wszystkie trzy osoby boskie, Bóg Ojciec, symbol superego, Syn Boży, symbol indywidualnego ja, bohater w służbie ego, Duch Święty, symbol okalającej wszystko wieczności, nieświadomości, były od samego początku jednym, to zrozumienie symboliki chrześcijaństwa mamy dosłownie na wyciągnięcie ręki. Tematy duchowe są świetnie wytłumaczone przez psychologię transpersonalną. Jednym z pionierów tej dziedziny był Abraham Maslow. Pamiętasz piramidę Maslowa? To taki model w kształcie trójkąta, podzielony na segmenty. Psycholog ten stworzył hierarchię określonych potrzeb, na podstawie której wyróżniono ich poziomy, układając w formie piramidy. Ta reprezentuje rozwój naszej świadomości oraz charakterystyczne wartości pojawiające się na kolejnych szczeblach. Piramida potrzeb. Opracowanie własne, potrzeby fizjologiczne: sen, jedzenie, woda, seks, potrzeby bezpieczeństwa, schronienie, wygoda, odpoczynek, relaks, potrzeby miłości i przynależności: przynależność, więź, bliskość, akceptacja, tolerancja, potrzeby szacunku i uznania, poważanie, pewność siebie. Zaufanie do siebie i innych, potrzeby samorealizacji, spełnienie marzeń, ambicji i celów, rozwój osobisty, pasja, potrzeby duchowe, jedność ze światem, oświecenie, osiągnięcie pełni szczęścia i harmonii. Istnieje spór o to, kto dokładnie nakreślił aktualnie popularny kształt piramidy i czy powinna ona zawierać poziom potrzeb duchowych. Według mnie temat transydencji stanowi element najwyższego szczebla, nie wyklucza się z poprzednimi poziomami. Piramida potrzeb świetnie ilustruje to, jak z potrzeb ukierunkowanych na przetrwanie przechodzimy do tych coraz bardziej złożonych, jak na przykład poznawcze czy estetyczne. Są to wciąż ludzkie potrzeby, choć o motywacji nieco odmiennej, pozytywnej, wzrostowej, od potrzeb niższych, skupiających się na brakach i niedoborach. Aczkolwiek nie każdy musi rozumieć w pełni potrzeby wyższe i realizować je w sposób totalny. Sam Maslow przyznał, że możliwe jest realizowanie ich do pewnego stopnia. pomimo że niższe nie są w pełni zaspokojone. Jest to zależne od indywidualnych preferencji i predyspozycji. Warto jest się przygotować intelektualnie do takiej spinaczki na górę. Każdy kolejny szczebel zwiększa i rozwija poziom twojej samoświadomości i pozwala ci na widzenie szerszej perspektywy swojego życia. Oczywiście możesz od razu przeskoczyć wszystkie szczeble i po prostu poddać własne ego bezpośrednio do tego, co jest, łącząc egzystencję z nieegzystencją. Dużo praktycznie i przyjemniej jest, gdy masz do tego dach nad głową, co włożyć do garnka, pasję, kontakt z bliskimi osobami, rozumiesz te tematy intelektualnie i nie czujesz się pogubiony między różnymi filozofiami. Nawet najbardziej rozwinięta duchowo osoba na tym świecie nie ucieknie od świata materialnego. Znane są przypadki osób, które realizowały się twórczo i duchowo, nie będąc przy tym zbyt majętne. Warto jest sobie wcześniej przemyśleć, czy tego się właściwie chce. Jednym z najbardziej zaawansowanych modeli dotyczących ewolucji ludzkiej świadomości, przedstawiony w sposób systemowy, jest teoria zaproponowana przez Clara Gravesa, opisana w książce Spiral Dynamics, napisanej przez Dona Edwarda Becka oraz Christophera Coana. Spiral Dynamics przedstawia systemową koncepcję memów jako podstawowych jednostek budujących nasze wartości, ideały i przekonania. Stanowi świetne uzupełnienie dla tematów duchowych, szczególnie jeżeli chcemy zrozumieć, dlaczego w naszym społeczeństwie występuje dużo różnic na tle wyznaniowym, gospodarczym, kulturowym i ekonomicznym. Umożliwia identyfikację potrzeb oraz problemów występujących na obu płaszczyznach zarówno indywidualnej, jak i kolektywnej wraz z możliwością strategicznego podejścia do rozwiązania tych problemów. Stanowi świetne narzędzie dla codziennego rozwoju osobistego, biznesu, edukacji, kształtowania liderów, motywatorów i inspiratorów, chcących zrozumieć głębie tego, czym jest i jak działa zmiana w ujęciu holistycznym. Można zaobserwować ogromne podobieństwo względem teorii motywacji potrzeb Abrahama Maslowa Spiral Dynamics mapą poziomów świadomości Davida Hawkinsa, Teorią rozwoju integralnego Kena Wilbera, zwaną AQUAL, czy wiedzą dotyczącą systemu energetycznego czakr Kundalini jogi, Piotr Uspiański-Ałtspenski w swojej książce The Psychology of Man's Possible Evolution również opisuje osiem stadiów rozwoju świadomości. Moim zdaniem podobieństwo to nie jest przypadkiem, lecz wynikiem uniwersalności praw rządzących rozwojem świadomości i całego wszechświata. Książka, którą w tej chwili czytasz, została napisana w taki sposób, aby przeprowadzić Cię przez proces identyfikacji poszczególnych wartości duchowych w sobie. Zainspirowanie się nowymi sposobami myślenia i podejścia do życia ma na celu pomóc Ci w poszerzeniu Twojej perspektywy, abyś mógł poczuć się w całości, zarówno jako indywidualny ja, jak i holistyczne my. Z początku robiłem to w sposób intuicyjny, po kolei omawiając poszczególne etapy mojego rozwoju, dzieląc się swoimi uwagami i spostrzeżeniami. Dopiero na końcu spostrzegłem, że książka nabrała specyficznej formy i kształtu, a ja dokonałem własnej transformacji nie tylko na poziomie duchowym, opisuje swoje przebudzenie, jak i na poziomie emocjonalnym i mentalnym, zmieniając swoje wartości i kierunek prowadzonych prac. Mam ogromną nadzieję, że wyciągniesz z niej jak największą ilość wartości dla siebie. Choć wgląd w naturę świadomości i ciebie samego jest banalnie prosty jak zwrócenie uwagi na to, że już jesteś tu, gdzie jesteś. To uwolnienie umysłu i ciała z ciążących uwarunkowań może potrwać dłużej. Wszyscy żyjemy w społeczeństwie dźwigając na swoich plecach brzemię przeszłości. Doskonalenie wglądu w jaźń i uziemienie w rzeczywistości materialnej mogą wymagać dodatkowej pracy. Uświęciłem sporo czasu, by nakreślić najbardziej precyzyjny obraz, jaki jestem w stanie. Wszystkie drogi na skróty zawsze powodowały, że wracałem do punktu startowego, dostając jednoznaczny komunikat. Nie da się osiągnąć niczego trwałego bez sumienności i zaangażowania. Dlatego, w swojej pracy często zwracam uwagę na aspekty praktyczne. Interesując się rozwojem duchowym, natrafisz na niezliczoną ilość opisów tego, czym jest oświecenie. Wiele teorii się ze sobą kłóci, a niektóre są wręcz całkowicie ze sobą sprzeczne: jak np. idea stawania się kimś w przyszłości i bycia tu i teraz, samokontrola i dyscyplina, a spontaniczność i samodzianie. Część wiedzy i informacji może się wydawać pochodzić nie z tego świata. Nieraz możesz mieć wrażenie, że jest to rodzaj pewnego kultu, a wszyscy ludzie przebudzeni najzwyczajniej odlecieli lub mają zaburzenia psychiczne. Jest to wynikiem mieszania się uproszczonych wierzeń pochodzących z różnych ruchów wraz z doświadczeniami mistycznymi i odkryciami badań naukowych. Pozwól, że pokrótce scharakteryzuję to, czym jest dla mnie osobiście oświecenie. Ale chciałbym, abyś nie fiksował się na samej definicji tego zjawiska. Z jednej przyczyny nieskończoności nie sposób wyrazić słowami. Osoba, którą oświeciło, odkryła swoją prawdziwą naturę. Świadomość budzi się ze snu bycia jedną wyizolowaną osobą i rozpoznaje się jako nieskończone pole, w którym dzieje się życie. Często jedno doświadczenie oświecenia nie wystarcza, aby utrzymać stałe i klarowne rozpoznanie niedualności. Dlatego nawet po jednym wglądzie kontynuuje się swoją duchową praktykę, aby opanować umysł, zaleczyć przeszłe traumy, wyzbyć się niepotrzebnych uwarunkowań, dostrzec cień i osiągnąć tzw. mistrzostwo życia w duchu i materii. Należy wiedzieć, że oświecenie nie sprawia, że stajesz się doskonałym człowiekiem i nie naprawia całego Twojego życia. Jedynie czyni Cię świadomym tego, kim jesteś jako świadomość. W zaawansowanym stadium rozwoju duchowego zostaje praktycznie całkowicie przekroczona identyfikacja z wyizolowanym ja, kryjąca się pod płaszczem ego. Natomiast twoja naturalna osobowość funkcjonuje dalej, by realizować potrzeby w społeczeństwie. Często osoby, do których rozpoznanie przyszło niespodziewanie, zajmują się swoimi codziennymi sprawami. Tłumacząc sobie swe doświadczenie przez pryzmat znanych im wcześniej koncepcji społecznych, religijnych czy psychologicznych. Ci, którzy zrobili to świadomie, często chcą też pomagać innym. Zostają mędrcami, opisują swoją drogę w twórczości czy po prostu zostają filozofami, nauczycielami, przewodnikami, inspiratorami czy, jak kto woli, opowiadaczami bajek, przypowieści i metafor. Po oświeceniu, część ego odpowiedzialna za koncepcję self zostaje aktywowana poprzez stymulację czynnikami z zewnątrz. Pomimo braku sensu separacji, możesz żyć w społeczeństwie jako człowiek i dokonywać interakcji z innymi ludźmi. Już więcej nie należysz do swojej tożsamości, lecz stajesz się świadkiem czegoś większego. Znika rozróżnienie pomiędzy oświeceniem oraz nieoświeceniem, a umysł zdaje się przebywać w permanentnej, nieprzerwanej medytacji. Możesz stracić uważność i być nieuważnym, ale nie możesz stracić świadomości, bo jesteś nią przez wieczność. Oświecenie jest rozpoznaniem, że trzy nasze, na co dzień wyizolowane światy, nie mają realnych granic poza wyobrażeniem i w gruncie rzeczy zawsze stanowiły jedność. Pojęcie ja, czasu, przeszłości i przyszłości przekraczają projekcję wyizolowanego umysłu, rozpoznając się jako wiecznie obecny wszechświat. Przy bardzo wysokim poziomie świadomości znikają mechanizmy obronne. Pojawia się zdolność do przeżywania każdej chwili, akceptowania jej taką, jaką jest i przyjemność z życia dla samego życia. Łagodnieje neurotyczność, a ty, prawdziwy ty, rozpoznajesz swój stan niewinności i nieuwarunkowanej spontaniczności. Dostrzegasz swoją wewnętrzną energię, która zmierza w kierunku twórczego rozwoju. To staje się miłością samą dla siebie i celem samym w sobie. Dokonuje się rozpoznanie prawdziwej wolności. Poczucie bycia sobą w czasie oświecenia staje się nirwaną. Umysł dokonuje samorozpoznania, które staje się samoakceptacją poprzez zapadnięcie się w swoim źródle, przez co znika dualizm życia i sam lęk przed śmiercią. Self w pełni uważny permanentnego, stałego teraz. Ma pełen potencjał do tego, aby uświadomić sobie, że jako jedno małe ja jest martwy w czasie. Natomiast jego prawdziwa natura stanowi ocean wiecznie żywej, samoświadomej inteligencji. Dochodzi do poddania się, któremu towarzyszy jedność przeciwieństw, w tym życia i śmierci. Pojawia się obecność spokoju, szczęśliwości i pustości nieskończoności. Często wzmaga się przy tym naturalne pragnienie do pomocy innym szczerości, otwartości i empatii. Jest to coś, co pojawia się w sposób naturalny i nie jest tylko wynikiem przekonań czy religijnych wierzeń. Problemy dotyczące self-image'u, obrazu samego siebie, przestają mieć osobiste znaczenie. Zanik utożsamienia z formą fizyczną sprawia, że znacznie łagodnieją zachowania neurotyczne, a niektóre tendencje takie jak egocentryzm, narcyzm, zaburzenia odżywiania, nerwice, stres, poczucie braku kontroli Poczucie niższości, wyższości, wybrakowanie, brak miłości będzie łatwiej dostrzec i zrozumieć. Jest to kwestia raczej indywidualna, w znacznej części zależna od osobowości i czyichś uwarunkowań. To nie znaczy, że na zawsze będziesz wolny od tego typu problemów czy zaburzeń. W dalszym ciągu mogą pojawić się w twoim życiu, a nawet jeśli zajdzie taka potrzeba, możesz skorzystać z pomocy psychoterapeuty czy psychiatry. Po prostu będziesz wolny od przywiązania do tymczasowo występujących stanów. Poza tym, wciąż jesteś człowiekiem, który ma swoje określone potrzeby. Tutaj warto jest się zatrzymać i zwrócić uwagę, by nie bagatelizować problemów psychologicznych i nie ukrywać ich pod duchowością. W wielu przekazach duchowych mówi się, że gdy nie ma ego, to nie ma problemu. Doświadczenie jednak pokazuje, że przy tego typu założeniach bagatelizuje się wiele zagrożeń i niebezpieczeństw. Ze zniknięciem ego czy chęcią uzyskania oświecenia wiąże się pewien paradoks. Nie można użyć ego do zniknięcia ego, gdyż doprowadza to do zjawiska gonienia za swoim własnym ogonem. To właśnie dlatego ego nie jest w stanie uzyskać oświecenia, bo jakiekolwiek pragnienie uzyskania go tworzy przekonanie, że teraz go nie masz. Paradoksalnie potrzebna jest indywidualna wola i autentyczne pragnienie, aby rozpocząć praktykę. I otworzyć swój umysł na mądrość duchową, gdyż w ten sposób łatwiej jest zacząć rozpuszczać powierzchnię uwarunkowanej tożsamości. Wiele osób opisywało dojście do oświecenia w momencie, gdy nie mieli oni już nic do stracenia. W chwili, gdy poddawali się życiu takim, jakie ono jest, coś magicznie sprawiało, że ego rozpuszczało swoje granice, a na wierzch wychodziła czysta obecność niedefiniowalnego. Jednakże nie porzucaj proszę swojej praktyki i poszukiwań zbyt wcześnie, gdyż nigdy nie wiesz na jakim etapie jesteś. Piszę o tym, ponieważ często ludzie, gdy słyszą o porzuceniu duchowości przez innych i przekonaniu w stylu tam nic nie ma, już jesteś oświecony, i tym podobne nagle z niej rezygnują. Do głowy przychodzą im różne pomysły i idee, pojawia się ekscytacja, która zostaje pomylona z dojrzałym wglądem. Wciąż gonią za błyskotkami, rozpraszając się nadmiernie abstrakcyjnymi ideami, gdy tuż obok mają cały skarbiec do odkrycia. Przypadki osób, których oświeciło natychmiast, są nieliczne, a i tak nigdy nie ma całkowitej pewności, czy jest to absolutnie ostateczne doświadczenie niedualnej jaźni. Dlatego zachęcam Cię z całego serca, byś zawsze sprawdzał aktualność swojego wglądu poprzez praktykę choćby kilku minut medytacji dziennie. Ciężko jest nazwać siebie oświeconym, bo wydaje się to być bardzo egoistyczne, szczególnie gdy osoba została oświecona w chwili, gdy porzuciła pragnienie bycia taką. W trakcie doświadczenia niedualności w głowie nawet nie pojawia się myśl o oświeceniu, dlatego sprawia to taką trudność w opisie, komunikacji i wyrażeniu. W zasadzie osoba jako wyizolowane ja nie może zostać oświecona, bo nigdy nie było nic do osiągnięcia. Świadomość absolutna jest zawsze jedna i kompletna. Ten paradoks powstający ze względu na równorzędność istnienia zarówno ego, jak i świadomości, często sprawia ludziom ogromną trudność w zrozumieniu duchowych koncepcji. Przez kilka lat starałem się zgromadzić wiedzę o zagadnieniu ego. Robiłem to, bo wierzyłem, że oświecenie jest najpiękniejszym możliwym stanem człowieka, jakiego może doświadczyć, i w koncepcji polega ono na pozbyciu się go. Chciałem najpierw poznać wroga, aby potem się z nim zmierzyć. Dopiero po kilku latach obudziłem się i uświadomiłem sobie, że przez całe moje życie tak naprawdę walczę sam ze sobą. To bardzo niebezpieczne przekonanie o wrogości wobec ego doprowadza do nasilenia samo i niechęci wobec siebie. Nie jest to moim zdaniem najlepsze podejście. W gruncie rzeczy świadomie lub nie wszyscy ciągle to robimy do momentu, gdy się przebudzimy. Dzięki podzieleniu się tą wiedzą, mam nadzieję, że inni zostaną zainspirowani do pogłębienia kontaktu z Absolutem, co transformuje ich sposób bycia i właśnie w tym tkwi największa wartość koncepcji oświecenia. Nie chodzi o samo osiągnięcie, lecz o zmianę, która jest na swój sposób jednocześnie najwyższym możliwym wyrazem akceptacji. Możemy uznać, że w zależności od tego, jak głęboki będzie twój wgląd, takim jakościowo oświeceniem będziesz dysponował. Pamiętaj tylko, że mamy tendencję do zawyżania naszego poziomu osiągnięć, stąd, właśnie, aspekt pokory jest tak bardzo ważny. Umysł jest bardzo zmienny i elastyczny, dostosowuje się do każdej nowej sytuacji. Nasza osobowość potrafi szybko się adoptować i rozwijać, przez co za każdym razem jest praktycznie inna. Brak identyfikacji z ego jest wolnością od tego, co się cały czas zmienia. Towarzyszy temu brak poczucia czasu, tożsamości, granic i charakterystyczna płynność doświadczenia. Czy oświecenie to śmierć ego? I tak, i nie. To zależy, jak na to spojrzymy. Jeżeli ego jest związane z naszą osobowością, zbudowaną z aktywności myślowej, to jego śmierć oznaczałaby koniec myślenia. W założeniach konstrukcji logicznej ja istnieje również przekonanie ja jestem ciałem który jest w stałym związku z aktywnością myśli. Jeśli uznamy oświecenie jako permanentną śmierć ego, to musielibyśmy również uwzględnić fizyczną śmierć naszej osoby. Tak się jednak nie dzieje. Wgląd w świadomość pozwala dostrzec iluzoryczność ego, objawiając się jako zanik identyfikacji z umysłem. Natomiast człowiek w postaci ciała fizycznego może funkcjonować dalej. Określenie śmierci ego występuje przy utracie poczucia tożsamości i granic psychologicznych na skutek doświadczeń transpersonalnych. Tożsamość zwykle odbudowuje się z czasem w nieco zmienionej formie, mniej rygorystycznie przywiązanej do jej własnych ograniczeń. W nurtach non-duality i advaiće można spotkać się z określeniem, że oświecenie to koniec osoby, ostateczny stan niedualności, objawia się jako jedność bez jakichkolwiek podziałów. Włączając w to brak granic w poczuciu siebie i otoczenia, wszystko zaczyna przenikać przez siebie, stając się przezroczyste i bezgraniczne. Mając styczność z osobą głęboko oświeconą, można mieć poczucie, jakby w środku jej samej nikogo nie było, zupełnie jakby nie istniała, była pusta od wewnątrz. To bardzo ciekawe doświadczenie. Czy oświecenie to jedność z kosmosem? Jeżeli w tej chwili spojrzysz na własne doświadczenie, szybko możesz dostrzec, że nie istnieje nic poza tobą samym. W gruncie rzeczy jesteś i istniejesz tylko ty, ale możemy pchnąć to troszeczkę dalej. Podobnie jak z twojej perspektywy obserwujesz jakąś część kosmosu, tak z perspektywy kosmosu dokonywana jest obserwacja ciebie samego. Na pewnym poziomie świadomości jesteś ograniczony do fizycznej formy ciała, a na innym Jesteś już absolutnie wszystkim tym, co jest. Jeżeli masz przed sobą jakiś przedmiot, który możesz zbadać wzrokiem, to w chwili, gdy zamkniesz oczy, nie widzisz go, choć mimo to przedmiot nadal istnieje. Wiesz o tym, bo gdy otworzysz oczy z powrotem, przedmiot znów pojawia się przed tobą. Twoje życie nie jest tylko twoją mentalną projekcją, co zakłada filozofia idealizmu. Lepiej. Twoje życie jest projekcją całego kosmosu, o czym mówi m.in. fizyka kwantowa i hinduskie religie. Tak samo jak wszystko dzieje się tylko w tobie, tak samo dzieje się i wszędzie indziej. Każde pytanie dotyczące istnienia oświecenia sprawia wrażenie oddzielenia, że istnieje jakiś inny stan poza tym, który już jest. Dlatego właśnie poszukiwania zawsze stanowiły nie lada wyzwanie i ogromną zagadkę dla wszystkich poszukiwaczy. Wielu mistyków i różne nauki wyróżniają stopnie rozwoju własnej świadomości. Są to m.in. modele, jakie wymieniłem wcześniej. Paradoks duchowości polega na tym, że jest ona stopniowalna intelektualnie i niestopniowalna przez samą świadomość równocześnie. Przechodząc poszczególne etapy, rozwijając się na coraz wyższych poziomach, im wyższym stopniem świadomości się dysponuje, tym w ogólnym rozrachunku jest się coraz bliżej jedności z kosmosem który jest zawieszony w wiecznej teraźniejszości. W gruncie rzeczy wszystkie nauki duchowe sprowadzają się do chwili obecnej. Pytanie tylko, do jakiego stopnia jesteś świadomy tego, że masz przed sobą cały wszechświat? Czy oświecenie to mistyczny stan świadomości? Praktyki duchowe, takie jak na przykład medytacja, yoga, uważność, wywołują pewne stany, jak na przykład zanik myśli, flow, samadhi, nirwana, kreatywny wgląd, Spontaniczny insight, spontaniczna samowiedza na temat samego siebie, przebudzenie kundalini. Każde z nich odkrywa inną część duchowej mistyki. Niektóre doświadczenia przychodzą i odchodzą, stan flow, ekstaza. Inne mogą przyjść nagle i niespodziewanie, i nigdy nie odejść, świadomość pustości, niesubstancjonalności. Na jeszcze inne, jeśli chce się ich częściej doświadczać, trzeba sobie zapracować i stale je pielęgnować. Przepływ kundalini, koncentracja i stan samadhi. Podniecająca ekstaza czy euforia, gdy dojrzeją, zwykle przekształcają się w błogi stan rozluźnienia. Można to zauważyć w spokoju i słodkości mowy oświeconych nauczycieli. Nie chodzi tu o emocjonalnie pozytywną narrację, ale charakterystyczny ton głosu. Zwykle nauczyciele nie zalecają gonienia za tymi doświadczeniami, a raczej skłaniają się ku eksploracji stanu naturalnego. To jest pogłębianiu obecności w teraźniejszości. Jak wspomniałem wcześniej, chodzi o to, aby nie uzależniać się od pozytywnych doświadczeń i nie unikać problemów życiowych. A może oświecenie nie istnieje, jest wymysłem fanatyków, religijną bajką i tym podobne? Tego typu myślenie pochodzi z niezrozumienia zagadnienia oświecenia. Ludzie za bardzo nadinterpretują pochodzenie tych koncepcji, mieszając ze sobą religię, wschodnią ezoterykę, tematy New Age oraz mistykę, wkładając je do jednego worka. Powstają również olbrzymie oczekiwania względem osiągnięcia stanu, który miałby być ostatecznym stanem doskonałości. Niestety, ale doprowadza to do ogromnego rozczarowania, ponieważ ów stan nie jest ideałem do osiągnięcia, lecz rozpoznaniem bezgranicznej natury samej świadomości. W dalszym ciągu trzeba uważać, by nie pomylić stanu niedualności z koncepcjami na jego temat. Występuje tutaj pewna doza niedokładności w przedstawieniu zrozumienia wartości duchowych i pomieszania ich z przestarzałymi dogmatami religijnymi. Kwestie rozwoju świadomości i stawania się kimś więcej są moim zdaniem przez nas nieuniknione i nie muszą być ograniczone tylko do religii. Duchowość polega raczej na przekroczeniu własnych limitacji wynikających z poczucia izolacji, otwiera nas na doświadczenia szczytowe, pomaga znaleźć głębsze znaczenie w życiu nie poprzez sam intelekt, ale czyste doświadczenie to potrzeba niczym nieuwarunkowanego bycia wartości potrzeb samorealizacji i transcendencji. Poniżej wymieniłem nowe kierunki i wartości, jakie wyłaniają się w trakcie rozwoju świadomości. Reprezentują one cechy, jakie można wyróżnić u osób, które dążą do samorealizacji. Mam nadzieję, że znajdziesz w nich inspirację, jakąś wskazówkę, nową wartość, która podsunęłaby Ci możliwość dalszego rozwoju. Lekkość, swoboda, flow, bezwarunkowa miłość, wdzięczność. Niewinność, ciekawość, obserwacja, kreatywność, inspiracja. Innowacja, geniusz, otwarcie na piękno, otwarty umysł, pusty umysł, niewiedza, humor, mądrość, prostota, bycie, naturalność, autentyczność, prawda, spontaniczność, odwaga, pokora, uważność, służba, altruizm. Życzliwość, wybaczenie, pojednanie, leczenie, transmutacja utartych wzorców, przekształcenie uwarunkowań, utylizacja negatywnych emocji, spokój, obecność, harmonia, poczucie wieczności, wolność, niezależność, współpraca, dyplomacja. Intuicja, synchroniczność, klarowność, samorealizacja, samopoznanie, samodyscyplina, samoświadomość, samoobserwacja, samoorganizacja, samoregulacja, transcendencja, jedność, alchemia, metafizyka, pasja, świadomość wartości siebie i życia otwarcie na absolutne egzystencjalne prawdy natury, holizm, systemowe myślenie